Powiedz nam proszę, co trenujesz i jak długo? Od 10 lat trenuję ucznictwo. Czy był jakiś taki wyjątkowy moment, w którym zdecydowałaś, że będę sportowcem? Czy jakieś, czy to jest kwestia genów, czy to jest kwestia jakiegoś wydarzenia gdzieś w dzieciństwie, albo może marzeń? Myślę, że to było wydarzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałam być sportowcem. Od zawsze byłam aktywnym dzieckiem i zawsze chciałam spędzać mój czas miło, przyjemnie i na świeżym powietrzu. I właśnie w szkole podstawowej miałam taką możliwość, zapisałam się na zajęcia z ucznictwa i tak zostało do dnia dzisiejszego. Ucznictwo to nie jest prosty sport. Nie wystarczy mieć chęci, żeby wyjść i zacząć biegać i tyle. Czy zdradzisz nam trochę, jak wygląda cały sprzęt? Co trzeba mieć może, żeby móc ćwiczyć, trenować ucznictwo? Jest to bardzo wymagająca dyscyplina. Łucznik powinien specjalizować się w wysokim poziomie koncentracji, skupienia. Trenuję z łuku klasycznego. Jest to łuk, który naciągam swoimi własnymi palcami. Mój celownik nie posiada przybliżenia tak naprawdę, więc muszę wykazać się bardzo wysokim poziomem koncentracji oraz skupienia. Łucznik powinien cechować się również taką cechą, aby w odpowiednim momencie, w stresującym momencie wykonać ten prawidłowy i celny strzał. Także nasza odporność na stres musi być bardzo wysoka. Musimy opanować nerwy, opanować stres i w danym odpowiednim momencie maksymalnie się skoncentrować na oddaniu prawidłowo wykonanego technicznego strzału. Czy mogłabym zaryzykować takie stwierdzenie, że to jest trochę tak jak jako dzieci oglądaliśmy Robin Hooda? Czy to trochę w tę stronę? Tak, myślę, że w jakiś sposób można tak to nazwać. Pięknie. A powiesz nam trochę o treningach. Jak wyglądają treningi? Jak często trenujesz? Jakie to są treningi? Trenuję codziennie, 6 razy w tygodniu. Mój trening rozpoczynam od rozgrzewki. Następnie wykonuję stretching i zaczynam od treningu technicznego z bliskiej odległości z 5 metrów. Tam się rozgrzewam, poprawiam elementy techniki. Następnie przechodzę na odległość 70 metrów i tam strzelam już do tarczy. Nie zawsze jest to trening na punkty, zazwyczaj po prostu trenuję celność i skupienie i koncentrację. A w trakcie zawodów strzela się właśnie z 70 metrów? Tak, dokładnie, na zawodach strzelam z odległości 70 metrów. Powiedz nam jeszcze, czy masz jakąś specjalną dietę, czy takie życie sportowca wymaga jakichś poświęceń? Nie mam specjalnej diety, aczkolwiek współpracowałam z dietetykiem, ponieważ lubię zdrowo się odżywiać. Jestem wegetarianką, także dieta to bardzo ważny element w moim życiu, zwracam na to bardzo sporą uwagę. Bycie ucznikiem nie wymaga specjalnej diety, robię to, ponieważ lubię się zdrowo odżywiać i bardzo dbam o swoje ciało, dlatego jest to ważny aspekt dla mnie w naszej kategorii. Nie ma kategorii wagi. Nie ma jakichś takich specjalnych wymogów, także jest to kwestia indywidualna. A jak się motywujesz do pracy, do działania, do treningów? Staram się być swoją własną motywacją i zawsze staram się myśleć o swoich celach, o swoich marzeniach, o tym, co chcę zrobić, co chcę osiągnąć i myślę, że to jest dla mnie największa motywacja. A masz jakiś taki występ, start w zawodach, który wspominasz gdzieś tak najlepiej, najmilej i dlaczego? Myślę, że to brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów, który zdobyłam indywidualnie. Było to moje pierwsze tak wysokie indywidualne osiągnięcie i bardzo dobrze wspominam ten start. A powiedz mi jeszcze, jak wygląda taki dzień startowy? Czy on się jakoś różni? Co robisz, żeby się odstresować, skoncentrować, tak jak mówiłaś wcześniej, czyli wejść na takie dobre tory właśnie na zawody strzeleckie, łucznicze? W dniu zawodów, kiedy przemieszczamy się autokarem z hotelu na zawody, zawsze staram się słuchać jakiejś muzyki. Zazwyczaj jest to jakaś pozytywna, wesoła, motywująca muzyka. Po przyjeździe na obiekt sportowy wykonuję rozgrzewkę. Zazwyczaj rozmawiamy jeszcze z trenerami, z zawodnikami, jakieś ostatnie wskazówki, ale raczej w naszym gronie panuje bardzo miła sytuacja. Wszyscy staramy się motywować i jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Trening przed Igrzyskami Olimpijskimi jakoś się zmienia? Teraz na najbliższe dni myślę, że troszkę więcej będę trenować po to, aby zrobić jeszcze obciążenie treningowe i przed samym startem będziemy już stopniowo schodzić z obciążeń po to, żeby troszkę też wypocząć i być po prostu świeżym podczas startu, żeby ta głowa troszkę odpoczęła, być po prostu zadowolonym, pełnym radości i siły i być po prostu gotowym na start. Wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś tam te 10 lat temu, jak zaczynasz trenować, mówi do ciebie: słuchaj Sylwia, za 10 lat pojedziesz na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Co sobie wtedy pomyślała, jako taki młody, zaczynający zawodnik? No, myślę, że ktoś miałby naprawdę bardzo dużą wyobraźnię.
10 lat temu się, że nie przypuszczałabym tego, że zdobędę kwalifikacje na igrzyska, że pojadę do Tokio, będę reprezentować nasz kraj na takiej imprezie, bo jest to impreza, która jest tak naprawdę marzeniem każdego sportowca. Są to zawody najwyższej rangi, więc myślę, że nie przypuszczałabym naprawdę. To pytanie pomocnicze. Czym dla Ciebie właśnie są igrzyska? Powiedz, co to jest dla sportowca, ale też i dla Ciebie? Dla każdego sportowca, również dla mnie, jest to spełnienie marzeń. Są to zawody sportowe najwyższej rangi. Jestem bardzo dumna z tego, że będę reprezentować nasz kraj właśnie w łucznictwie. Bardzo cieszę się z tego, bo wiem, że droga do tej igrzysk nie była łatwa. Mam za sobą naprawdę tysiące wystrzelonych strzał i myślę, że jest to duża satysfakcja i uhonorowanie mojej ciężkiej pracy, bo bardzo ciężko pracowałam na to. A powiedz mi, czy masz jakieś zainteresowania takie pozasportowe? Czy jest coś, co jest Twoją pasją też, nie tylko sportowo? Bardzo lubię aktywność fizyczną, ale jest to również jakiś taki aspekt sportowy. Bardzo lubię spacery, jazdę na rowerze. Oprócz tego czytam dość sporo książek. Myślę, że studia w jakimś sensie też są moją pasją i zainteresowaniem. Studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzanie w turystyce i w sporcie, więc mam bardzo dużo zajęć z marketingu, z zarządzania. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. W jakimś sensie też jest to moją pasją. A powiedz nam, jak wykorzystujesz wsparcie od programu PFN Pinsto Polskiej Fundacji Narodowej? Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, ponieważ możemy przygotowywać się do zawodów z czystą głową. Możemy korzystać z usług lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów. Oprócz tego możemy pozwolić sobie na zakup sprzętu, dodatkowe zgrupowania, wyjazdy. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie i jestem dumna z tego, że mogę być beneficjentką PFN Pinsto. Jakieś marzenia? Myślę, do tej pory moim marzeniem był występ w Igrzyskach Olimpijskich i na ten moment myślę, że będzie to uzyskanie jak najlepszego rezultatu. A czego możemy Ci życzyć na ten czas teraz, na czas przygotowań do Igrzysk? Myślę, że spokojnej głowy, opanowania nerwów, tych emocji, które teraz mi towarzyszą, bo są to naprawdę pozytywne emocje. No i poza tym myślę, że dużo zdrowia przede wszystkim, bo w wyczynowym sporcie jest to bardzo ważne. No i oprócz tego samych dziesiątek. Super. Do tego serdecznie życzymy. PFN Team 100, wspieramy zwycięzców. Pozdrawiam, Sylwia Dzydańska.